budynek za moimi plecami to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na terenie Ośrodka Fizyki Cząstek Elementarnych CERN. Choć z naukowego punktu widzenia to, co najciekawsze, czy prawie wszystko to, co najciekawsze, znajduje się pod ziemią. Teraz będzie widać, 100 metrów, tutaj prawie. Czego my dzisiaj szukamy w CERN-ie? To jest bardzo dobre pytanie. Dziury w całym? Tak, chyba tak. Może CERN na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z kosmosem, ale moja kariera zaczęła się tak naprawdę od kosmosu. Kierowani ciekawością i tylko ciekawością, czasem raz na jakiś milion ludzkich lat coś odkrywamy, takie jedno na milion odkryć potrafi zrewolucjonizować kompletnie życie wszystkich innych ludzi. Jesteśmy 100 metrów pod ziemią, 7-metrowa ściana za moimi plecami, a za tą ścianą ogromny detektor CMS. Wchodzimy przez te same drzwi, przez które normalnie my wchodzimy, tylko przewodnik przy pomocy specjalnego kluczyka te drzwi dla Państwa przytrzymał, ale teraz on sam już sobie tego kluczyka nie przytrzyma, więc będzie musiał się skanować, żeby wejść. Jeśli spojrzeć na ten niewielki promil udanych pomysłów, który jest naprawdę kroplą w całym tym morzu poszukiwań, to ta jedna kropla ma dla całej ludzkości dużą większą wartość niż nie tylko pieniądze, w które to zostały zainwestowane, ale cokolwiek innego, co robią ludzie. Nie ma takiej innej dziedziny na świecie, która by dawała ludzkości tyle, co nauka. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is Pomimo, że komputer Głęboka Myśl z książki Autostopem przez Galaktykę dał nam odpowiedź na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę, liczba 42 wydaje się nie satysfakcjonować ziemskich naukowców, podobnie zresztą jak nie usatysfakcjonowała myszy. Fizycy zawodowo zajmują się szukaniem i mają dobry powód do bycia ostrożnymi. W XIX wieku wielu z nich, i to tych najbardziej utytułowanych, głosiło, że fizyka w zasadzie się kończy, że w zasadzie już wszystko jest w niej jasne. Po czym zjawił się Einstein, Bohr, Dirac, Schrödinger, Heisenberg i inni i wywrócili ten, wydawało się, poukładany świat do góry nogami. Zburzyli go stety czy niestety przy pomocy dwóch teorii, których na dodatek do dzisiaj nie potrafimy spiąć w jedną całość. A ponieważ nie mamy pomysłu, jak mogłaby to zrobić liczba 42, to szukamy dalej. Dlatego właśnie stworzyliśmy jedne z najbardziej skomplikowanych urządzeń na naszej planecie. Ogromne akceleratory cząstek. Największy z nich są częścią potężnego kompleksu badawczego umiejscowionego na pograniczu Szwajcarii i Francji, znanego pod nazwą CERN. Główną misją ośrodka jest znaleźć dziury, załatać braki, a może i całkiem wywrócić standardowy model fizyki. W CERN-ie urządzeń, z których korzystają, czy w zasadzie które wykorzystują fizycy cząstek, jest wiele. Szczególne nadzieje wiążemy z 27-kilometrowym wielkim zderzaczem hadronów, który rozbija niczego niespodziewające się cząstki na te najmniejsze, elementarne, z nieosiągalnymi wcześniej energiami. I tu mała ciekawostka. Pełna nazwa tego ośrodka to Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Ale jej skrót to CERN, a nie OERN. Dlaczego? Something's wrong. Cóż, nawet fizycy teoretycznie potrafią być praktyczni i pozostawili jako oficjalny, lepiej brzmiący skrót z tymczasowej nazwy ośrodka. Przypuszczam swoją drogą, że Sheldon Cooper z Teorii Wielkiego Podrywu mógłby mieć z tego powodu problem z pracą w CERN-ie. To jest stary projektor planetarium Śląskiego Parku Nauki. Gdy go projektowano, był cudem techniki, ale przy CERN-ie jest jak zegarek przy teleskopie Webba.
Wielki Zderzacz Hadronów nie bez powodu jest nazywany najbardziej skomplikowaną rzeczą, jaką stworzyła nasza cywilizacja, a sam CERN uważa się za jej najdroższą inwestycję, co zresztą jest dziś powodem jego wizerunkowych problemów. Na początku zagrajmy więc trochę PR-owo. Zanim zanurkujemy w świat cząstek zmierzających z ogromnymi prędkościami ku twórczej zagładzie, przedstawię naszych zwierzęcych sojuszników. Owce w CERN to jedne z niewielu zwierząt, które pomagają nam w badaniach bez przymusu i z widoczną przyjemnością. To one utrzymują naziemną część kompleksu w trawiastym ładzie i porządku, oszczędzając jednocześnie pieniądze z budżetu, a tych, jak się pewnie domyślacie, zawsze jest zbyt mało. Znów te pieniądze. Okej, jeśli stworzenie i ciągła rozbudowa CERN-u pochłania i pochłaniała nieprawdopodobnie duże pieniądze, to skąd one się wzięły? Naukowcy naukowcami, ale jeśli mowa o wydawaniu miliardów dolarów, to do kieszeni musieli sięgnąć politycy, a nie uniwersytety. Cóż, rewolucja naukowa i wynikająca z niej technologiczna wpłynęły w ogromnym i trudnym wręcz do oszacowania stopniu na możliwości ekonomiczne, a zwłaszcza militarne najbogatszych państw. Potencjalne korzyści z połączenia mechaniki kwantowej z ogólną teorią względności, a zwłaszcza rozwikłanie tajemnic związanych z energiami cząstek elementarnych są jeszcze większe. Politycy mechaniki kwantowej mogą nie rozumieć, ale po Hiroshimie i Nagasaki, czy po uruchomieniu pierwszych elektrowni nuklearnych, instynktownie poczuli, jakie korzyści mogą wynikać z kolejnych przełomów naukowych. Jeśli dodamy do tego, że kiedy tworzono CERN, wszystkim wydawało się, że te przełomy są na wyciągnięcie ręki, to ta inwestycja przestaje dziwić. Do CERN mam bardzo osobisty stosunek. Z powodów zawodowych byłem tam wielokrotnie, a opiekun mojego doktoratu, profesor Walter Ehlert i jego zespół stworzyli tam pierwszy raz w historii atom antymaterii. Z tej antymaterii, którą tak bardzo uwielbia Hollywood, pisarze science fiction i fani tego gatunku. Ogromne ilości energii uwalniane w procesie anihilacji prowokują wszystkich do zadawania sobie pytań, czy kiedyś będziemy w stanie wykorzystać to zjawisko do własnych celów? Antymateria wywołuje zawsze ogromne emocje, ja się w ogóle nie dziwię, a tutaj jest budynek, w którym antymateria się produkuje. To w CERN-ie stworzono pierwszą na świecie fabrykę antymaterii dla celów badawczych. Ośrodek nie tylko tworzy takie cząstki, ale też spowalnia je, a nawet więzi, bo tylko wtedy możemy badać jej właściwości. Antymateria to jest coś, co wzbudza gigantyczne emocje. Zawsze jak robię o tym materiał, to bardzo dużo komentujecie. A to jest właśnie miejsce, w którym bada się antymaterię, a konkretnie antywodór. Pytanie, czy materia i antymateria zachowują się w polu grawitacyjnym tak samo, jest fundamentalne. Na czym polega to doświadczenie? Jest bardzo proste w sumie. Chodzi o to, żeby stworzyć atomy antymaterii, antywodoru dokładnie, i zobaczyć, czy w polu grawitacyjnym ziemskim one spadają w dół, a nie lecą do góry, albo w szczególności, czy spadają w dół no, z tym samym przyspieszeniem ziemskim, czyli tak samo się zachowują jak atomy wodoru. A jeśli antymateria wydaje się Wam egzotyczna, to co powiecie na to, że w CERN-ie produkuje się też atomy hybrydowe, zawierające elementy materii i antymaterii w jednym, na przykład antyprotonowy hel, w którym jeden z elektronów zastąpiono krążącym wokół normalnego jądra antyprotonem. Antymateria z CERN ma nam pomóc m.in. w odkryciu tajemnicy czarnej energii, czarnej materii, które odpowiadają za bagatela 95% naszego wszechświata, a my wciąż bardzo niewiele o nich wiemy. Co dalej? Wiemy, że model standardowy to nie jest wszystko. Wiemy, że to nie wystarczy, no bo mamy bardzo dużo zjawisk, które poza ten model standardowy wykraczają, prawda? No więc chcielibyśmy poznać
naturę tych zjawisk i zrozumieć je, i opisać, i zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Czyli model standardowy może być częścią większej całości? Zdecydowanie tak. Okej. Okay. Mamy to znaczy, nadzieję, że teraz się błąkamy tak jak tak. Trochę dzieci we mgle? Trochę tak. Trochę tak. Można powiedzieć, że cały czas szukamy trochę nie wiadomo czego, ale odstępstw od znanych nam reguł. Najłatwiej nam się szuka nowych cząstek, no więc nowe cząstki o nowej, nieznanej dotąd naturze. No nawet te supersymetryczne, to już by było coś. A gdybyśmy jeszcze do tego mogli odkryć coś, co pasuje do, nie wiem, ciemnej materii, no to już by w ogóle była bomba. Pierwszy eksperymentator, który zrobi eksperyment, który pokaże wyłom w teorii, dostaje Nagrodę Nobla od razu. Więc to jest wyścig, kto pierwszy wskaże błąd. Tak to trochę wygląda i dlatego nauka opiera się na wątpieniu i szukaniu dziury w całym, w przeciwieństwie do innych działalności, gdzie chcemy sobie potwierdzać nasze wyobrażenia o świecie, szukamy jakichś potwierdzeń, racjonalizujemy jakieś absurdy, w których tkwimy, a w nauce zupełnie odwrotnie. W nauce chcemy, żeby coś się nie zgadzało i nic nie jest ostateczną prawdą, wszystko może być podważone. To nie jest, to też nie oznacza tak, że trzeba we wszystko wątpić, bo dramat jest taki, że żeby jak się posiada inteligencję, to ona wymaga, żeby w coś wątpić, ale żeby we wszystko wątpić, to nie potrzeba być specjalnie rozgarniętym. CERN to oczywiście także mnóstwo różnych technologii, które używamy na co dzień. Jedną z nich jest www. I to jest komputer, na którym stała pierwsza strona www. Praktyczne konsekwencje istnienia CERN dla każdego z nas są już dziś trudne do oszacowania. Dowód macie przed swoimi oczami. So what's the web? It used to be difficult to explain what the web would be like. Now it's difficult to explain why it was difficult. Internet pod postacią stron www powstał właśnie tam, a ich twórca Tim Berners-Lee chciał w ten sposób ułatwić naukowcom komunikację. He never expected that a simple idea developed to help those in high energy research to work together by exchanging information electronically from one end of the planet to the other would have such a radical effect on our habits. Now, for all those who, close to or far away, have followed the development of Tim Berners-Lee and Robert Caillaux's tools since 1989, find it hard to remember. CERN udostępnił tę technologię na otwartej licencji i w zasadzie zmienił świat już raz na zawsze. Czy już tylko to nie wystarcza, aby wydatki poniesione na ten ośrodek uznać za spłaconą inwestycję? A skoro doszliśmy do tematu danych, ośrodek generuje ogromne ilości. To jeden ze światowych liderów pod tym względem. Po uruchomieniu wielkiego zderzacza tylko ten instrument produkuje 90 petabajtów danych rocznie. Inne dodają do tego bilansu kolejnych 25. CERN-owskie data center za mną, czy komputery, które analizują czy wstępnie segregują wszystkie CERN-owskie dane. Te dane robią rzeczywiście wrażenie, bo tak, 15 tysięcy serwerów, 300 tysięcy procesorów, a ich choć tak mało, bo w gridzie całym jest dodatkowe 900 tysięcy, 130 tysięcy twardych dysków, drugie tyle taśm magnetycznych, na których wszystko się backupuje na wszelki wypadek, bo taniej i bezpieczniej, ale najlepsze jest to ponad 200 petabajtów danych. Liczba zderzeń w sumie, ponieważ w każdym zderzeniu zderza się nie jeden proton z jednym protonem, tylko kilkadziesiąt, to w sumie na sekundę tych zderzeń jest jeszcze więcej. Ale częstotliwość jest 125 nanosekund, czyli 40 milionów razy na sekundę. 40 milionów razy na sekundę przychodzi do nas takie jedno zdjęcie. To jest około 1 megabajta informacji, ok? Czyli 40 milionów megabajtów na sekundę płynie do nas tymi światłowodami i mówimy, musimy coś z tym zrobić. Co my z tym robimy? My to w większości wyrzucamy, bo tego się nie da zapisać. I system, który podejmuje decyzję, które to są te ciekawe i trzeba zapisać, to pierwszy etap filtracji, bo ta filtracja tak naprawdę jest dwuetapowa, pierwszy etap filtracji znajduje się w pomieszczeniu, w którym w tej chwili jesteśmy. On redukuje 40 milionów do około 100 tysięcy, które potem trafiają na powierzchnię, tam jest farma 2000 komputerów, które przetwarzają te zdarzenia już całkowicie i jest następny etap redukcji do mniej więcej 1000 na sekundę. Petabajt to 1000 terabajtów. Jeśli sprawdzicie sobie, jaką pojemność mają dyski w waszych komputerach, to okaże się, że w CERN wystarczyłyby góra na kilka sekund. Wyobrażacie sobie, ile to wszystko musi pochłaniać energii? Ja sobie nie wyobrażałem, póki nie sprawdziłem.
CERN rocznie podczas eksperymentu zużywa 1,3 terawatogodziny, a to tyle co kilkaset tysięcy europejskich gospodarstw domowych. Dlatego w CERN bardzo mocno pracują nad energooszczędnością swoich serwerowni. To działalność poboczna, ale sukces na tym polu może mieć znaczenie dla całego, stojącego dziś na komputerowych chmurach świata. I znowu może się okazać, że znalezione tutaj rozwiązanie, znalezione z myślą o obniżeniu rachunków ośrodka, zostanie wykorzystany w innych dziedzinach życia, przy okazji wprowadzając kolejną rewolucję. Myślę, że wiele osób nie zauważa, ile praktycznych rzeczy przynoszą nam egzotyczne w ich mniemaniu badania. Tymczasem tak CERN, jak i na przykład programy kosmiczne dały nam wiele wynalazków, bez których ciężko byłoby sobie wyobrazić dzisiejszy świat. Nie zapominajmy o tym, że kosmos kiedyś był niesamowicie mały. Zaraz po wielkim wybuchu tak naprawdę świat tych mikrocząstek łączył się ze światem kosmicznym całkiem bezpośrednio. Oczywiście sporo czasu upłynęło. Sporo czasu upłynęło, ale też dzięki temu, że jesteśmy w stanie wysyłać sondy w przestrzeń kosmiczną, jesteśmy w stanie poznać i dowiedzieć się, co tam było tak naprawdę na początku. Sondy takie jak WMAP czy inne planowane sondy badające to promieniowanie tła pierwotnego, no one rzeczywiście badają tak naprawdę świat tych cząstek elementarnych sprzed 14 miliardów lat. A CERN, sięgając w głąb materii, pokazuje nam tak naprawdę, z czego zbudowany jest kosmos. No dobrze, a czego CERN dokonał w dziedzinie fizyki cząstek? Dotychczas opowiadałem raczej o technologiach, które powstały w CERN-ie, trochę przy okazji. Jednym z największych odkryć ostatnich lat jest potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa. Na przykładzie badań do tego prowadzących, zobaczcie skalę, na jakich pracuje się na szwajcarsko-francuskim pograniczu. Za punkt odniesienia posłuży mi krakowski Solaris, jedyny synchrotron w Europie Środkowo-Wschodniej. To, co za mną widzicie, to akcelerator elektronowy. Można powiedzieć, że mniejszy i znacznie prostszy krewniak ogromnych akceleratorów z CERN. CERN i Solaris. Dwa akceleratory, różna wielkość, ale czy tylko wielkość się różni? Nie, jest kilka podobieństw, jest kilka różnic. Na pewno warto podkreślić, że oba urządzenia są synchrotronami, czyli synchronicznie wykorzystują pole magnetyczne i pole elektryczne, żeby przyspieszać cząstki naładowane. I tu podobieństwa praktycznie się kończą, ponieważ warto podkreślić, że LHC w CERN-ie jest akceleratorem, który wykorzystywany jest do badań fundamentalnych, natomiast nasz synchrotron jest wykorzystywany do badań stosowanych. Fundamentalnych, czyli po prostu jedyną motywacją jest to, że chcemy się dowiedzieć. Chcemy wiedzieć, jak na przykład zbudowana jest materia. To jakiego rodzaju badania prowadzi się w takim razie tutaj? Na synchrotron Solaris można spojrzeć troszkę jak na duży mikroskop bazujący na akceleratorze. I mikroskop ten pozwala na obrazowanie materii na poziomie elektronowym, na poziomie atomowym, na poziomie molekularnym i na poziomie strukturalnym. I to jest dokładnie to, co synchrotron umożliwia. Jest to mikroskop pozwalający badać materię na różnych poziomach wielkości. Cząstki rozpędzane są w akceleratorach, które mogą być liniowe, choć najlepszy PR mają wielkie, okrągłe torusy, podobne do widocznego tutaj pierścienia akumulacyjnego. W zasadzie to, co widzimy, to gruby betonowy bunkier, we wnętrzu którego znajduje się pierścień akceleratora. W tym pierścieniu teraz, dokładnie teraz, krążą elektrony z prędkością 99,9999 prędkości światła. Zakrzywianie ich jest źródłem promieniowania i dlatego pod żadnym pozorem nie można być w środku bunkra wtedy, kiedy akcelerator pracuje. Nie każdy akcelerator jest zderzaczem. W tych ostatnich musimy mieć możliwość wstrzykiwania wiązek z obu kierunków, aby dało się na siebie naprowadzić. Potrzebujemy do tego dwóch rur próżniowych, takich jak w zderzaczu hadronów. Nasz Solaris jest z kolei akceleratorem jednokierunkowym. Wiązki cząstek musimy jednak najpierw wytworzyć. Kilkadziesiąt metrów w tamtą stronę i 8 metrów pod poziomem gruntu znajduje się liniak, czyli prosty akcelerator liniowy, w którym wiązka elektronów jest przyspieszana, zanim zostanie wstrzyknięta do głównego akceleratora, który znajduje się w tamtym bunkrze.
Na samym początku liniaka znajduje się dzieło elektronowe, które jest źródłem elektronów. W przypadku polowania na bozon Higgsa musimy rozpędzić 1836 razy cięższe protony, a to znacznie bardziej skomplikowane zadanie. Ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj, w tej rurze, elektrony lub promieniowanie synchrotronowe w uproszczeniu trafia z pierścienia wprost do detektorów. W CERNie protony muszą się zderzać, a do detektorów trafiają efekty ich rozpadu. Szukamy tam odpowiedniego wzorca i pyk, Nobel gotowy. Jeśli jednak mówi się, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach, to w przypadku CERNu i bozonu Higgsa tych diabłów jest cała armia. Na dole, w samym tunelu, oczywiście takiego przekroju nie zobaczymy, tam jest wszystko szczelnie zamknięte, ale tutaj to możemy sprawdzić. Zobaczcie, tutaj są dwie rury, w tych rurach krążą wiązki cząstek. To są cząstki te same w jednej i w drugiej, konkretnie protony. Przez to, że one krążą w odwrotnych kierunkach, pole magnetyczne musi być odwrotne, więc muszą być w dwóch różnych rurach. Tutaj jest więcej rzeczy niż tylko dwie rury próżniowe. Cała masa różnych urządzeń, które powodują, że przede wszystkim te wiązki są mierzone, ale też te wiązki są ściskane. One muszą być ściskane, bo chcemy, żeby w miejscu eksperymentu one były idealnie na przeciwko siebie i żeby miały jak najmniejszy przekrój. Te przekroje tutaj, które się uzyskuje na wiosce protonów, są dużo mniejsze niż przekrój włosa, chociaż w samym ringu one się trochę rozjeżdżają i co jakiś czas je trzeba ściskać. Za ściskanie odpowiadają także magnesy, tak zwane kwadrupole. To jest ściskane wielokrotnie, raz jest ściskane w tą stronę, to wtedy się ta wiązka robi taka płaska, później jest znowu tak, później jest jeszcze raz tak, czyli rzeczywiście to trochę przypomina ugniatanie ciasta we wszystkich kierunkach po to, żeby finalnie w samym miejscu eksperymentu, w samym miejscu zderzenia przekrój przez wiązkę był jak najmniejszy. Z ciężkimi protonami nie jest tak prosto. Nie da się ich przyspieszyć za jednym razem. Trzeba to robić w kilku krokach. W czasie poszukiwań bozonu Higgsa pierwszy to akcelerator liniowy Liniak 2. Po drodze do zderzacza protony zaliczają jeszcze trzy mniejsze torusowe akceleratory. Proton, synchrotron, booster o średnicy 157 metrów, 628-metrowy proton synchrotron i prawie 7-kilometrowy superproton synchrotron. Każdy z nich stopniowo je przyspiesza, tak aby w samym zderzaczu osiągnęły prędkość bliską światłu. Żeby tak szybkie i energetyczne cząstki utrzymać na orbicie wewnątrz torusa, potrzeba bardzo mocnych magnesów. Tak 100 tysięcy razy mocniejszych niż pole magnetyczne Ziemi. Żeby osiągnąć takie wartości, korzysta się z magnesów nadprzewodzących. Te z CERN muszą być schładzane do temperatury niewiele wyższej od zera absolutnego. Żeby ją osiągnąć, utopiono je w 96 tonach ciekłego, a właściwie nadciekłego helu. Magnesy są, jak wszystko w CERN, ogromne. Mają od kilku do kilkunastu metrów długości. Dla porównania pierścień Solarisa ma długość 96 metrów, a za utrzymanie elektronów w wiązce odpowiadają mocne, ale zwykłe elektromagnesy. W porównaniu do pierścienia zderzacza w CERNie Solaris jest prawie 300 razy krótszy. Nasz synchrotron zmieszczono w sporej hali. Akceleratory CERN są położone pod kilkoma miejscowościami. W temacie detektorów, choć trudno w to uwierzyć, różnice są jeszcze większe. Tutaj widzicie jeden z detektorów Solarisa. Przy tych z CERN to jest po prostu mikroskopijne maleństwo. A wracając do bozonu Higgsa, nie jesteśmy w stanie go wykryć bezpośrednio. W dużym uproszczeniu szukamy go bardzo dokładnie, zliczając to, co powstanie po zderzeniu protonu z protonem. Jeżeli w rachunkach okazuje się, że coś się nie zgadza, że czegoś brakuje, to tym czymś może być bozon Higgsa. Różne cząstki wymagają różnych detektorów, dlatego CERN dysponuje potężnymi i skomplikowanymi zespołami zbudowanymi z wielu, wielu warstw. W efekcie są po prostu kolosalne. CMS, czyli Compact Muon Solenoid, jeden z dwóch kluczowych dla poszukiwań Higgsa, ma 21 metrów długości i 15 metrów średnicy. I nie jest największy. Atlas jest od niego dwa razy większy. Mam tym poruszać? To są manipulatory, więc w sumie why not?
Nie, tutaj widzę, że jest też mikroskop. W którymś momencie mikroskopu jest szkiełko i tam jest ta próbka, czy ten preparat, który chcemy zobaczyć. Co tutaj może być preparatem? Mówimy tutaj o badaniu materiałów, które są na przykład ważne w odnawialnych źródłach energii, w bateriach. Mówimy o materiałach, które są istotne na przykład do technologii cyfrowych, dla technologii komputerowych, spintronika. Ale z drugiej strony, oprócz tego materiału znawstwa czy badań materiałowych, mamy też badania z zakresu biomedycznego, badania strukturalne, molekuł, różnych obiektów biologicznych. Więc przykrywamy tutaj tak naprawdę bardzo szeroki zakres, wachlarz badań, obejmujący zarówno badania fizyczne, chemiczne, biologiczne, jak i materiałowe. W wodospadzie danych, z którego potrzebujemy wyłowić, czy chcemy wyłowić pojedyncze kropelki, już wspominałem. Cechą wszystkich urządzeń tego typu jest żarłoczność na pamięć masową. Także Solaris musiał już rozbudowywać swoje serwerownie. W CERN wśród tysięcy kilometrów kabli i pakietów danych liczonych w terabajtach na godzinę rozbudowa serwerowni to proces praktycznie stały. Problemem jest tu nie tylko miejsce i ilość potrzebnych dysków czy taśm, nie tylko brak odpowiedniej ilości energii niezbędnej do zasilania serwerowni, ale też różnice w cenie prądu między Francją a Szwajcarią. Tu znów pozwolę sobie na małą dygresję. Tysiące kabli, tysiące połączeń, tysiące serwerów, procesorów, układów scalonych i sensorów. Każdy błąd, każde uszkodzenie może zniekształcić wyniki, w których rolę grają często cyfry będące kilka czy nawet kilkanaście miejsc po przecinku. W CERN-ie najedzono się już wstydu, gdy kilka lat temu zbyt luźno wpięty kabel spowodował odkrycie neutrin poruszających się szybciej od światła. Choć większość naukowców podchodziła wtedy do tego sceptycznie, sprawa trafiła do mediów przed dokładnym sprawdzeniem, czy za ich powtarzalność nie odpowiadała awaria sprzętowa. Zrobiła się z tego sensacja, a potem trzeba było posypywać głowę popiołem. Motywacją CERN-u jest fakt, który jest to obserwacja nie robiona przez CERN, ale powiedziałbym bardziej ogólna, że w Europie brakuje specjalistów w dziedzinach nauk ścisłych. Tu nie chodzi tylko o fizykę, tu chodzi głównie o różne inżynierskie zawody, ale również związane z nauką. W Europie jest duży brak chętnych, żeby odbywać studia w tych dziedzinach. Skoro jesteśmy na terenie polskiego synchrotronu, warto wspomnieć o CERN w kontekście naszego kraju. Polska współpraca z tym ośrodkiem, jak na państwo należące kiedyś do bloku komunistycznego, trwa zaskakująco długo. Już w latach 60. XX wieku otrzymaliśmy status obserwatora, a nasi naukowcy mogli tam zdobywać pierwsze szlify. Regularnym członkiem CERN-u staliśmy się w 1991 roku, a w 2012 profesor Agnieszka Zalewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego została na 3-letnią kadencję przewodniczącą Rady Ośrodka. Rada CERN-u jest odpowiedzialna za podejmowanie takich najistotniejszych decyzji. To jest pewnie coś, co odpowiada Radzie Nadzorczej w jakimś przedsiębiorstwie. Kładają się na nią przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Taka delegacja z każdego kraju członkowskiego CERN-u składa się z 2 osób. To jest bardzo taki dobry pomysł, mianowicie jest przedstawiciel ministerstwa i z przedstawiciela środowiska naukowego. I mam wrażenie, że to od początku to był świetny pomysł, bo wobec tego rządzący, przedstawiciele rządu mają wsparcie w postaci fachowej porady dotyczącej funkcjonowania nauki, co jest w końcu ważne. Na nieco ponad 2500 etatowych pracowników Polaków jest około 80. Około 500 osób z naszego kraju stale współpracuje z CERN-em na różnych zasadach. Regularnie odbywają się tam też staże polskich nauczycieli, w czym miałem zresztą swój pewien udział. Ilu Polaków w CERN-ie pracuje? Ciężko mi jest powiedzieć bezpośrednio, ale około 400 osób. Także mamy bardzo mocną polską grupę. Jesteśmy członkiem CERN-u od lat 90. Też nie mam tutaj ostatnich statystyk. Przed COVID-em w CERN-ie pracowało około 16 tysięcy osób każdego dnia w laboratorium po stronie francuskiej i szwajcarskiej. 400 osób spośród tych 16 tysięcy, to jest całkiem mocna polska grupa,
która rzeczywiście jest tutaj w CERN-ie i my dominujemy tą część departamentu IT, jak również elektroniki i mechaniki. Solaris, z którego jesteśmy wszyscy bardzo dumni, to przy CERN-ie Mikrus, ale nie odbierajcie tego jako krytykę. Budowa tak zaawansowanych ośrodków jak na budżety naukowe kosztuje bardzo dużo. Na tyle dużo, że żadnego państwa nie stać na to, by wybudować tak duży ośrodek jak CERN. Albo ściślej rzecz biorąc, byłoby stać, ale powiedzmy sobie szczerze, polityków wciąż trzeba przekonywać, że warto inwestować w naukę. Jeżeli mielibyśmy szukać na Ziemi czegoś, co zasługuje na miano megastruktury, to CERN z całą pewnością znalazłby się na tej liście. Przy jego budowie i kolejnych rozbudowach mierzono się z wyzwaniami konstrukcyjnymi, materiałowymi, technologicznymi na niespotykaną nigdy wcześniej skalę. Mimo że przy jego tworzeniu pracowali najlepsi inżynierowie, a zlecenia trafiały tylko w ręce renomowanych firm budowlanych i konstrukcyjnych, nie uniknięto wypadków. Najpoważniejszy miał miejsce w 2008 roku, gdy złe połączenie elektryczne spowodowało uwolnienie kilku ton helu, zalanie tuneli i zniszczenie kilkudziesięciu bardzo drogich elektromagnesów. Opóźniło to otwarcie zderzacza hadronów o co najmniej kilka miesięcy. Z tych wszystkich powodów koszty CERN były i są bardzo wysokie. Uczciwie mówiąc, w przyszłości mogą być jeszcze większe. Chcąc pokonać kolejne przeszkody, musimy wkładać w eksperymenty coraz więcej energii, budować coraz czulsze detektory, zbierać i analizować coraz więcej danych. Czy więc warto było rozpoczynać tę przygodę? Dziś nawet wśród naukowców daje się słyszeć głosy, że oczekiwania wobec CERN były na wyrost, że ośrodek zawiódł i przepalił ogromne środki finansowe. Z jednej strony nie udało nam się obalić teorii Einsteina, ani spiąć jej z mechaniką kwantową. Z drugiej potwierdziliśmy eksperymentalnie istnienie kilku cząstek elementarnych, w tym tak długo wyczekiwanego bozonu Higgsa. Co więcej, wielki zderzacz hadronów, który powstał w tym celu, gdy rozpoczął już pracę, zrobił to całkiem szybko. Gdy jednak do tego rachunku ekonomicznego dołączymy niezliczone technologie, które służą nam w życiu codziennym, nie ma wątpliwości, że CERN spłacił się i wciąż się spłaca. Jak nasze badania mogą pomóc w walce z rakiem i to, co robimy, może się przydać? Gdy włoży się izotop radioaktywny, uda się go włożyć do ciała pacjenta, gdy on odnajdzie odpowiednie miejsce, gdzie jest rak, wtedy ten izotop radioaktywny robi to, co wie, jak robić najlepiej, a mianowicie emituje promieniowanie, które może być wykorzystane do zniszczenia komórek rakowych. Jeżeli ja dojdę do komórki rakowej, jestem w stanie zniszczyć tylko nią, na przykład promieniowaniem alfa, a nie zniszczę komórek, które są zdrowe i które są w ramach paru milimetrów od komórek rakowych. Kontrowersje związane z CERN-em, wydaje mi się, że wiem skąd one wynikają, z czego one wynikają. Mianowicie z tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do inwestycji dzisiaj, ale do wyniku, do zwrotu jutro. Tak zbudowany jest świat, w którym funkcjonujemy my, tak zbudowany jest też świat, w którym funkcjonują politycy, którzy przecież na takie megastruktury dają pieniądze. Oni chcą pochwalić się przed kolejnymi wyborami swoim wyborcom, że zainwestowali. Tymczasem, jeżeli chodzi o naukę tak skomplikowaną, o nauki podstawowe, jak te, które uprawiamy w CERN-ie, to tak nie działa. Sama analiza danych związanych z odkryciem bozonu Higgsa trwała miesiącami. No, zawsze możemy oczywiście robić eksperymenty, których wyniki już znamy, no ale to wydaje mi się wyjątkowo nudne. CERN jest dziś trochę kozłem ofiarnym. Pokazuje brak pomysłu, pokazuje, że nie wiemy, co robić dalej. Kryzys w fizyce cząstek nie powstał w zderzaczu hadronów. Bozon Higgsa znaleźliśmy, ponieważ go sobie wyliczyliśmy, wiedzieliśmy, czego szukamy. Teraz błądzimy trochę po omacku. Zresztą klucz do przełomu być może leży na dyskach w CERN-ie. Może wystarczy, że znajdziemy sposób na to, jak wydajniej przesiewać i analizować dane. Dziś robimy to tylko z niewielką częścią. Być może do tego przesiewania i analizy powinniśmy w większym stopniu zaangażować sztuczną inteligencję? A kto wie, może wtedy faktycznie CERN i pracujący w nim ludzie pokonają komputer głęboka myśl i okaże się, że liczba 42 jest faktycznie odpowiedzią na życie, wszechświat i całą resztę.
Dziękuję, że poświęciłeś swój czas i zobaczyłeś ten film. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Pracowaliśmy nad nim przez wiele miesięcy. W Nauka to Lubię chcemy zrozumieć świat, chcemy wiedzieć, jak rzeczy działają. Od galaktyk, przez geny, a na cząstkach elementarnych kończąc. Jesteśmy fundacją, prowadzimy kanały na YouTubie, serwisy internetowe, wydajemy książki, a nawet gry. Wspieramy edukację, inspirujemy, ale wspieramy także finansowo młodych, ambitnych uczniów, którzy, tak jak my, są ciekawi świata i chcą go zrozumieć. Działamy dla Was i w sporej części dzięki Wam. Jeżeli podzielasz naszą misję, jeżeli chcesz nam pomóc, zeskanuj ten kod QR lub wejdź na stronę naukatolubie.pl. Dziękuję.